Cześć moi drodzy. Wielu z Was widziało materiał Kuby Klawitera, gdzie wymieniał baterię w ramach programu Apple Self Repair w modelu chyba 12. Dzisiaj sobie sprawdzimy, jak wygląda wymiana w modelu XS we własnym zakresie lub przy udziale serwisu pozaautoryzowanego. Niestety Apple podwyższa ceny napraw, podwyższa ceny baterii. Tego trzeba sobie radzić we własnym zakresie. To ja Wam dzisiaj pokażę, jak możecie poradzić sobie we własnym zakresie. Może uda Wam się zaoszczędzić parę złotych. Zapraszam do oglądania. Tutaj widzicie cały potrzebny sprzęt do wymiany baterii, który będzie nam potrzebny. Mianowicie będzie to iPhone XS. Potrzebne będzie jakieś inne ogniwo do tego. Ogniwo, które założymy, uszczelka pod ekran, podklejki i jakiś programator, jeden albo drugi, nie są wymagane dwa. W zależności od Waszych funduszy możecie kupić sobie JC lub Quanly, cenami się nieco różnią. Przyda się Wam też jedna rzecz, podgrzewacz. To bardzo ułatwia taką wymianę baterii. Co najpierw będzie trzeba zrobić? Najpierw będzie trzeba rozkleić to urządzenie i właśnie do tego przyda się podgrzewacz. Oczywiście wkrętaki, komplet wkrętaków też byłby wskazany. Niekoniecznie muszą to być takie drogie wkrętaki, których ja używam. To są wkrętaki firmy Efixit. Najpierw wykręcamy pentaloby, kładziemy urządzenie na podgrzewacz, żeby go delikatnie rozgrzać, co ułatwi rozklejanie telefonu. Przyda się Wam też kubek kawy. iPhone'a mamy już rozgrzanego. Zapomniałem wspomnieć jeszcze o blaszce, której używam do otwierania takiego telefonu. Telefon już łatwo się poddaje. Po rozgrzaniu nie ma z tym większego problemu, aczkolwiek warto zachować delikatności w tym wszystkim, żeby nie uszkodzić ekranu. Czasami możecie też wspomóc się ipą w dozowniku, można podlać delikatnie na krawędziach, co spowoduje, że klej uszczelki podda się jeszcze łatwiej. I urządzenie się pięknie, ładnie otworzyło. Co teraz będzie potrzebne? Kolejny wkrętak. Tym razem jest to tak zwany Y-lop, czy coś takiego, triangle. Nazwy są różne. Żeby tego było mało, potrzebny będzie też wkrętak PH. Jest on opisany przez producenta jako 1.5, bo Apple zastosował tutaj jedną wyróżniającą się śrubę wkręt. Odpinamy w pierwszym rzędzie baterię. Potem można spokojnie odłączyć ekran, taśma dotyku, taśma LCD, taśma elementu AirSpeakera. Delikatnie zwróćcie uwagę, żeby tutaj delikatnie podważyć sobie tą naklejkę. Jak o tym zapomnicie, możecie urwać taśmę. Więc ja to delikatnie sobie tutaj, powiedzmy tak, skrobię. Zdejmuję ten klej. Coś tutaj jeszcze mi się trzyma. Taśma przykleiła się do płyty głównej. I to tak mocno się przykleiła, więc w tym miejscu trzeba wykazać się trochę, cierpliwością. Taśmę udało się odkleić. Ekran jest uwolniony. Odkładam go sobie na bok. Pokażę Wam miejsce, gdzie ta taśma lubi się przyklejać. Jest to ten fragment blachy i tutaj widać jeszcze ślad pozostały kleju. W tym miejscu taśma głośnika rozmów jest przyklejana do elementów Face ID, do taśmy Face ID. Warto na to uważać, żeby tego nie zerwać. Kiedy mamy już taki korpus otworzony, trzeba będzie wykleić baterię. Jest kilka możliwości wyklejenia takiej baterii. Można oczywiście rozkręcić tutaj
element Taptic Engine, wyciągnąć głośnik i wyciągać te wklejki. Tutaj też jest u góry wklejka. W sumie wklejek jest raz, dwa, trzy, cztery. Jest trochę niebezpieczne, szczególnie przy elemencie Face ID. Ja wam dzisiaj pokażę taką metodę, której Apple z pewnością nie supportuje. Jest to wręcz nielegalna metoda. Mianowicie na wykorzystanie podgrzewacza i alkoholu izopropylowego. Alkoholem podlewamy nieco baterię. Z umiarem to wyparuje, nie ma co się za bardzo przejmować. Nie spowoduje to też zwarcia. Ale uważajcie, żeby nie zalać mikrofonów i głośnika, ponieważ stracicie możliwość rozmawiania przez telefon, więc trzeba to robić mimo wszystko z jakimś tam umiarem. Kiedy już sobie podlaliśmy taką baterię, odkładam takie urządzenie na podgrzewacz. Odpalam podgrzewacz, podgrzewacz jest ustawiony na 62 stopnie. Telefon się rozgrzewa, czekam trochę, aż uzyska odpowiednią pożądaną temperaturę, właśnie w okolicach 50-60 stopni. Tyle właśnie miejsc do odklejenia tych podklejek jest pod baterią. 4. Jedna dość duża, 3 mniejsza. Przyda się jeszcze jedno narzędzie, taki plastikowy podważak, przecinak taśm. Bardzo wygodne urządzenie właśnie do delikatnego podważania baterii. Idealnie będzie nam się nadawał. Telefon się wstępnie trochę podgrzał. Spróbujmy zatem ruszyć baterię. Powolutku, trochę otwieramy sobie możliwość, żeby IPA napłynęła tutaj większym strumieniem. I odkładamy telefon ponownie do nagrzewania. Tą czynność, którą wykonałem, czyli podginałem trochę tą baterię, dolałem IPY, spowodowało, że te uszczelki zaczęły się troszeczkę rozszerzać. Tak to mniej więcej wygląda. IPA w środku praktycznie cała odparowała. Nic szczególnego tutaj nie zostało, oprócz starych wklejek. Warto je możliwie szybko wyciągnąć, to odejdą w całości. Jeżeli poczekacie, aż korpus wystygnie, trudniej będzie wyciągać te wklejki. Czasami wklejka się dość mocno rozwarstwia. Trzeba wtedy skorzystać z pomocy pęsety. W procesie wymiany baterii w XS-ie, w modelu XS, ważnym jakby krokiem jest uruchomienie urządzenia z inną baterią, z innym ogniwem. Nie z oryginalnym, ale z zupełnie innym ogniwem od innego iPhone'a XS z innym numerem seryjnym. Ma to na celu to, żeby urządzenie dosłownie zobaczyło na tą chwilę inną baterię. W oryginalnym ogniwie, w kontrolerze oryginalnego ogniwa, będziemy zerowali liczbę cykli i żywotność. Jeżeli nie podłączymy innej baterii, to system będzie pokazywał stare wartości. Po podłączeniu innego ogniwa system zobaczy to inne ogniwo i niejako zgubi, zapomni te parametry, które miało oryginalne ogniwo. Takie trochę to jest mambo jumbo, ale uwierzcie mi, tak powinno się to wykonać. Wsadziłem tutaj ogniwo, które jak widzicie jest z innego iPhone'a, trochę inaczej wygląda. To jest trochę bardziej, powiedzmy, zmasakrowane. Ma też inną datę produkcji. Chociaż niewiele się różni. To jest z 29.18, a to jest z 9.2018, ale to ogniwo sobie podłączymy, uruchomimy telefon. W sumie nie trzeba nawet go ładować. Jest informacja o tym, że bateria nie może zostać zweryfikowana. Nie widać też pojemności, żywotności baterii, więc zgadza się. Zostało podłączone inne ogniwo. Tam czynność mamy za sobą. To ogniwo już nam nie będzie potrzebne. Ono spełniło swoją rolę. My się skupimy teraz na oryginalnym ogniwie, które zostało zdemontowane z naszego pacjenta. Co trzeba zrobić z tym ogniwem? Trzeba zdemontować z niego oryginalny kontroler. Ale zanim to jeszcze zrobimy, fajnie byłoby zresetować liczbę cykli. To wam teraz pokażę. Podłączamy oryginalne ogniwo.
Jak widzicie, jest tutaj 1000 cykli, 77% żywotności. No jest lipa niezła. Urządzenie, bateria jest bardzo mocno wyeksploatowana. Przechodzimy sobie przyciskiem on-off do rzeczy, które możemy zrobić w tym, z tą baterią, z tym ogniwem. Ja przechodzę do żywotności. Klikamy sobie na modyfikację na 100%. Zostało zmienione na 100%, jak widzicie. Wcześniej było 77. Teraz przechodzę na cycle clear. Cycle count wskazuje, cycle counter wskazuje 1064 cykle. Patrzcie, co się teraz będzie działo. Cycle count wskazuje 0 cykli ładowania. Oryginalną baterię mamy ogarniętą. Teraz w spokoju można się zabrać za demontaż kontrolera baterii. Żeby dokonać tej czynności, trzeba delikatnie to rozkleić. Te tasiemki bardzo często ulegają rozerwaniu. Nie ma problemu, zazwyczaj z nowymi ogniwami dołączane są naklejeczki, które umożliwiają sklejanie tego w odpowiedni sposób. Musicie uważać tutaj z operowaniem z metalowymi narzędziami. To jest bateria, możecie sobie krzywdę zrobić lub przedziurawić ogniwo i spowodować jakiś pożar. Jest tutaj oryginalna osłonka. Odklejajcie teraz tą naklejkę bardzo ostrożnie, żeby nie wygiąć, nie zniszczyć oryginalnego kontrolera. Ta naklejka trzyma się całkiem mocno oryginalnego kontrolera. Warto tutaj nie spowodować żadnego zamieszania. W takiej formie powinniśmy otrzymać ogniwo. Teraz należałoby odciąć kontroler od ogniwa. Można tego dokonać co najmniej na dwa sposoby. Jakimiś ucinaczkami bądź nożykiem pod mikroskopem. I dzisiaj sobie sprawdzimy tą metodę pod mikroskopem. Jedna elektroda jest niklowa, druga elektroda jest aluminiowa. Aluminiowa elektroda poddaje się bardzo, bardzo prosto, bardzo delikatnie się poddaje. Nie trzeba praktycznie używać siły do tego, żeby ją odciąć. I po wszystkim. Tak wygląda nasz kontroler. Mamy tutaj nasz odcięty kontroler. Ja zazwyczaj odginam sobie blaszki, które trzymają elektrody ogniwa. Blaszki są odgięte. Wystarczy, żeby wsunąć tutaj elektrody nowego ogniwa. Nowe ogniwo nie posiada kontrolera. Jest to samo ogniwo plus elektrody. W tym wypadku pan Chińczyk zastosował ciekawy myk, mianowicie do aluminiowej elektrody dospawał niklową elektrodę, czyli do tej jest dospawana niklowa elektroda, co zdecydowanie ułatwia proces zgrzewania. Pan Chińczyk tutaj zgrzał elektrodę aluminiową, przyspawał niklową blaszkę, co nam ułatwi robotę. Docinam sobie elektrody, zostawiam mniej więcej jakiś milimetr, może dwa, ponad to, co pan Chińczyk przyspawał. Przymierzam, jak to pasuje. Trochę za długo, można jeszcze to przyciąć. Ok, myślę, że taka długość będzie całkiem spoko. Wstępnie dociskam sobie blaszki i można przystąpić do procesu zgrzewania.
Proces mamy gotowy, zakończony, choć przebiegał dość dynamicznie. W zależności od ustawionej mocy można spodziewać się przeróżnych efektów. Teraz należy złożyć odpowiednio takie ogniwo. Można jeszcze sprawdzić, czy to żyje. Do tego użyjemy tym razem drugiego z programatorów, jest to Quanli. Kontroler jest odczytywany. Przeżył nasze spawanie. Można zabierać się za złożenie tego akumulatora. Ja Wam pokażę, jak ja te czynności wykonuję. Dostawca ogniwa dostarcza naklejkę, ta, która się porozdzierała, oraz taką plastikową osłonkę. Ja natomiast zaklejam to jeszcze kaptonem. Używam cienkiego kaptona, w sensie wąskiego kaptona. Wąskiej taśmy kaptonowej używam do tego celu. Ucinam pasek mniej więcej, który jest szerokości kontrolera. I tak samo postępuję z tej strony. Jeżeli jest taka możliwość, staram się użyć oryginalnej osłonki i na to wszystko zakładam osłonkę, którą dostarcza dostawca baterii. Jest tutaj tego wszystkiego trochę więcej, ale mam też wrażenie, że jest troszkę bezpieczniej. Nie dojdzie tutaj z pewnością do jakiegoś zwarcia w obudowie telefonu. Będzie po prostu bezpiecznie. Niestety te naklejki, które dostarcza producent, są różnej jakości, no ale powiedzmy mniej więcej tak wygląda proces refabrykacji przespawania baterii. Zanim jeszcze wkleimy taką baterię do telefonu, weryfikuję, czy ładowanie ma miejsce. I patrzymy, jaki prąd pobiera telefon. Bateria nam się rozkręca, prąd idzie 1,5 ampera aktualnie. W zależności od poziomu naładowania akumulatora ten prąd będzie wyższy lub niższy. Wszystko powyżej 1 ampera jest dobre, urządzenie nam się uruchomiło. Telefon wciąga 1,7 ampera, znaczy to tyle, że spawanie przebiegło poprawnie, zgrzewanie przebiegło poprawnie. Mamy wymienioną baterię. Mamy wymieniony kontroler baterii. Bardzo często są takie wklejki dostarczane przez producenta baterii. Tu w tym wypadku istniała konieczność zakupu we własnym zakresie. Demontuję teraz, usuwam starą uszczelkę, bo będziemy wymieniali tą uszczelkę. Uszczelka usunięta. Warto wyczyścić ramki, ponieważ na tych ramkach zbiera się dużo zabrudzeń, co nie jest fajne i powoduje, że nowa uszczelka słabo będzie się kleiła. Do tego celu niezłe są patyczki do uszu. Jest tutaj naprawdę sporo brudu, wysypało się na biurko też. Telefon mamy całkiem nieźle doczyszczony. Jak widzieliście, czyściłem też tą ramkę pod mikroskopem, żeby mieć pewność, że wszystko będzie czyste. Teraz można wkleić uszczelkę pod ekran. Jest to trochę newralgiczny moment. Warto dać tutaj sobie trochę precyzji, żeby tą uszczelkę dobrze równo wkleić. Szczególną uwagę poświęcam okolicy elementów Face ID, ponieważ ta uszczelka tutaj jest dość cieniutka i słabo dosłownie przylega, więc staram się to delikatnie wkleić równo
docisnąć, żeby nigdzie nie odstawało nic. Warto sprawdzić, jak wygląda siateczka głośnika rozmów. W tym przypadku jest to kompletnie zaklejone. Warto na tym etapie przed złożeniem urządzenia wyczyścić. Do tego celu potrzebny będzie wkrętak, żeby wykręcić głośniczek rozmów. Kompletnie zaklejony. Nie ma prześwitu w ogóle. Siateczka jest kompletnie zaklejona. Siateczka już jest w miarę drożna. Warto też w trakcie przeczyścić całe urządzenie, siateczki głośnika czy przycisk wyciszenia. Nie tylko siateczkę głośnika rozmów, ale i też mikrofony. Widzicie, jest kompletnie drożna. Pozostaje doczyścić jeszcze ramkę ekranu, która też jest dość mocno zabrudzona. Przed złożeniem telefonu sprawdzam, czy wszystko jest ok, czy bateria się ładuje, czy urządzenie się uruchomi. Bateria się ładuje, telefon się uruchamia. Procent żywotności baterii. Brak komunikatu o wymianie baterii czy o niezgodności numerów seryjnych. Wszystko jest ok. Tak oto wygląda wymiana baterii w 2023 roku w iPhone'ie modelu XS. Dzięki, mam nadzieję, że się podobało i że każdy z Was zobaczył coś ciekawego. Trzymajcie się, do następnego razu.